Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorek.pl, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled na poziomie medium. No i tak, w poprzednim odcinku pokraliśmy sobie Glacier Park i oczywiście Glacier Park zaliczyliśmy na wszystkie platynowe relikwie, jak zresztą widzicie. No i pokonaliśmy tam oczywiście Komodo Joe, czyli bossa tutejszej krainy. No i parę polarków tam się oczywiście pojawiło, co jest moim zdaniem oczywiście plusem, że Binox dało coś takiego, że uzupełnili tą lukę. I tak, zanim ktokolwiek powie, że uzupełnili tą lukę, bo na PlayStation 1 nie byłoby to możliwe, zdaję sobie z tego sprawę, ale mówię jako tutaj osoba, która widzi, co się dzieje na ekranie, że mi się to po prostu kurde podoba. No i tak, dzisiaj sobie oczywiście przejdziemy Citadel City, albo Citadele City, albo po prostu Zamczysko, jak to ująłem w serii na Easy. No i zaczniemy od poziomu Cortex Castle. Od poziomu Cortex Castle, ponieważ, no jakby wam to powiedzieć, w poprzednim let's playu ciskałem na początku na Easy. W sensie na Easy. No na Easy to grałem, to jest fakt, ale ciskałem Engine Labs. To chciałem powiedzieć. Jezus Maria. W ogóle dzisiaj rano, ponieważ nagrywam to 9 lipca, nie wiem kiedy wy to widzicie, ale wiem, że będę miał przynajmniej serię na zapas nagraną, tak jak to było z Easy, więc Easy man. Dzisiaj rano była aktualizacja 1.06, która szczerze powiedziawszy nie wiem co zmienia, niezbyt za bardzo się zagłębiałem. W sumie mogę to przeczytać sobie na tym odcinku, bo czemu by nie, bo jak widzicie po liczniku, odcinek jest gigantyczny. Ostatni odcinek akurat nie będzie gigantyczny, bo będzie miał tam, nie wiem, 15-16 minut, coś takiego. Ale ten jest gigantyczny. Więc tja. W ogóle przykra sprawa, ponieważ ja oglądając gameplay muszę go komentować w najgorszej jakości, bo szczerze powiedziawszy, ostatnio coś Vegas ma ze sobą problemy, że gdy komentuję na tej najlepszej jakości, gdzie są powiedzmy lekkie przycinki w trakcie timelapsu, czyli wiecie, przyspieszonego gameplayu, ponieważ tak, no czasem komputer nie wyrabia po prostu tego, że materiał wideo jest na maksa przyspieszony, więc komentuję to na najgorszej jakości, powiem wam szczerze, i jest to może i do przeżycia, ale jednak czasami jest to zdziepko denerwujące. Nie powiem, że nie. A tak by the way, jedziemy teraz Ami. Tą prezenterką, która, że tak powiem, pojawiła się, kiedy graliście Tiny Tigerem, Dingo Dilem, Reaperem, Rupa, Pupapu, Komodo Joe, Pinstripe'em, Fake Crashem, Doktorem Nefariusem Tropi, Penta Pingwinem oraz Nitrusem Oxide'em. Więc tak. To jest Ami, tylko że blond Ami, bo wiecie, Ami ma zielone włosy, nie? I oczywiście każda z prezenterek, tych w sensie kobitek, które tam wręczały ci trofki, relikty i dżemy, no to każda z nich ma jedną maskę, czyli Aku Aku. Więc nawet jeżeli byśmy grali przykładowo Megumi, czyli prezenterką od, wiecie, od Cortexa, Engina i tak dalej, znaczy właściwie to od Cortexa i Engina, no to ona też będzie miała, że tak powiem, maskę Aku Aku. Nieważne, że ona reprezentuje tą, że tak powiem, tą złą parę kaloszy. Bo wiecie, no, Engine i Cortex to ta zła para kaloszy, no. Ale dobra, Cortex Castle mamy ukończone, więc zdobywamy trofkę i będziemy lecieli teraz sobie na następny wyścig. A w sumie, dobra, wpiszę teraz sobie w Wikipedię Crash Team Racing Nitro Fueled 1.06. Zobaczymy, co zmienia wersja 1.06. Już się nawet artykuł pojawił na ppe.pl, czyli taki średnio wiarygodny portal, bo znaczy nie mam nic do samego w sobie portalu, ale jest średnio wiarygodny, bo czasami troszeczkę nagina coś, co ten. No właśnie. Więc przeczytajmy sobie, co tutaj się zmieniło.
Crash Team Racing Nitro Fueled na PS4 po zainstalowaniu patcha 1.04, który został wydany tydzień temu, zawieszał się czasem po przekroczeniu linii mety. W dodatku dochodziło do sporadycznego psucia się save'ów. A no tak, to jest prawda, to jest w ogóle śmieszne. Psunie się save'ów. Oh man! Nie to, żebym ja się czepiał, ale ja słyszałem różne wersje, że innym się zepsuł save, kiedy grali na easy w adventure mode, innym się zepsuł save, kiedy robili time triale, więc to jest w ogóle takie przykre, że to takie losowe jest psucie save'ów, ale ja na szczęście tego nigdy nie uświadczyłem, bo jak już to ja swoje save'y kasuję ręcznie. Gra nie musi mnie wyręczać. Dziękuję. Problem dotyczył trybu Time Trial, wyłącznie na PS4. Minox wydało w międzyczasie patch 1.05, ale nawet po jego instalacji gracze żalili się, że nadal tytuł regularnie się zawieszał na PS4 i że dochodziło do psucia się save'ów. Deweloperzy szybko zareagowali, publikując dzisiaj aktualizację 1.06 do Crash Team Racing Nitro Fueled. W notce dołączonej do patcha można przeczytać tylko o poprawkach bugów, ale pierwsi gracze potwierdzają już, że wydane pliki zajmujące około 65 MB faktycznie naprawiają wreszcie psucie save'ów i zawieszanie gry na PS4. Nareszcie! Czyli będę mógł sobie lajtowo zrobić platynową trofkę. Pozostaje mieć nadzieję, że Binox nie popełni już więcej podobnych błędów. Posiadacze gry na PS4 mogą wreszcie spokojnie wrócić do zabawy i nie unikać trybu Time Trial. No i zarąbiście, kurde, o to chodziło. Teraz to ja już będę mógł z palcem w dupie zrobić sobie platynową trofkę, bez żadnego tutaj, kurde, zastanawiania się. I to się nazywa, kurde, deal życia, a nie tam jakieś, kurde, żale się i, nie wiem, smutki, że nie mogę zrobić platynki. I żeby nie było, w roli ścisłości, to nie jest tak, że każda nowa gra musi być przeze mnie od razu zremasterowana, splatynowana i tak dalej. Ale przepraszam bardzo, Crash to jest obowiązek, żeby to zrobić, w moim przypadku. I to mówię autentycznie, bo jeżeli jest seria, którą bardzo lubię, szanuję, kocham wręcz, to dlaczego nie mam z tego powodu zrobić platynowej trofki? Żeby sobie przy okazji trochę staty na tym PSN-ie zwiększyć. Bez kitu, odkąd pojawił się Insane Trilogy, to tak naprawdę zacząłem się stawać czymś, czym kiedyś nie chciałem się stać, czyli Trophy Hunterem, to się chyba tak mówi, bo raczej nie Treasure Hunter. Chociaż słyszałem, że niektórzy nazywają to Trophy Hunter, inni nazywają to Treasure Hunter. No nic, w każdym bądź razie. Nie chciałem kiedyś tym być, bo zawsze uważałem, że ja wolę grać w gry, ponieważ mi to sprawia frajdę, a nie żeby grać w gry po to, by wbijać trofki. Ale stwierdziłem, że hej, lubię grać w moje ulubione gry. Jeżeli jest jakaś gra, którą bardzo lubię i mam przy okazji możliwość zdobycia jakiejś trofki, czy to platynowej, czy jakiejkolwiek, to czemu by nie? Naprawdę, czemu by nie? Przyjemne z pożytecznym. No chyba, że będą jakieś trofki, które będą kosmiczne. Ale nawet... co chciałem teraz powiedzieć? Wyleciało mi z głowy. Tak czy siak, przyszliśmy sobie Engine Labs i teraz zostały nam dwa ostatnie wyścigi na zdobycie ostatnich dwóch trofek. Jeżeli chodzi o, wiecie, wyścigi normalne, najnormalniejsze. Jestem w ogóle ciekaw, kiedy dodadzą tego drugiego Grand Prixa, bo tak, wiem, niedawno Pomidor zaczął się pierwszy, a ty już chcesz drugi Grand Prix. Ale nie powiem, że nie chciałbym sobie zagrać takim, kurde, Spyro, nie wiem, Komodo Moe, Embryo, Koala Kong. Właśnie, jestem ciekaw, jak się będzie grało Koala Kong. Chociaż to pewnie będzie taki, nie wiem, pseudo rekolor Tiny'ego. No bo oboje są silni, to wiecie. Tylko że pewnie Koala Kong będzie miał podobne staty do niego. Coś czuję. Bo Tiny, z tego co pamiętam, on miał dobry speed, ale miał słabe skręcanie. I podejrzewam, że właśnie Koala Kong też może to mieć. Jest to bardzo prawdopodobne. O nie. O nie, najgorzej. Znaczy, mi się Tiny przyjemnie gra, ale nie wiem, czy będę czuł taką przyjemność grania tym Koalą Kong. W ogóle, pogadajmy sobie na temat takich moich małych rozkmin co do Nitro Fuelda, bo powiem szczerze,
mam szczerą nadzieję, bo pamiętacie jak poprzednim razem, znaczy nie mówię, że poprzedni odcinek, ale tam z dwa odcinki temu, a może to było w pierwszym, nieważne. Tak czy siak, mówiłem o tym, że fajnie byłoby, gdyby zrobili płatne DLC z poziomami z Nitro Karta, co nie? No i żeby tam ewentualnie może przy okazji Twilight Tor się pojawił jako poziom, gdzie zdobywamy, wiecie, CTR-y normalnie. Znaczy, żeby nie wchodzić z menu, tylko wiecie, CTR-y i relikty, żeby tam się zdobywało w Adventure też, nie? Żeby po prostu Twilight Tor i te wszystkie poziomy z Nitro Karta były. To powiem wam szczerze, ja bym bardzo chciał jeszcze jedną rzecz, żeby się pojawiła. Mianowicie ostatni poziom trudności. Wiecie, jest taka gra jak Shadow the Hedgehog. O, teraz oczywiście będzie... wspominasz o jednej z najgorszych gier w ogóle, pomidor, weź tam skocz, kurde, nie wiem, strzepaka, zrób fikołki, czy cokolwiek. Oczywiście. Jest taka gra jak Shadow the Hedgehog i ona tam właśnie ma między innymi poziom trudności Expert. Bardzo bym chciał, żeby to się pojawiło w tej gierce. Nie wiem czemu. Po prostu uważam, że trzy poziomy trudności, okej. Okay. Fajne jest to, że jest easy, no, medium i hard. Ale fajniej byłoby jeszcze, gdyby się pojawił taki, nie wiem, expert. Taki poziom trudności, gdzie naprawdę już komputer jest do takiego stopnia bestialski, że musisz, nie wiem, aż fal startować, żeby, kurde, wygrać. To by było naprawdę ciekawe i nie będę ukrywał, że z tego nawet bym zrobił let's play. I tak. Z góry od razu mówię, jeśli się pojawi jakieś DLC, które naprawdę, nie wiem, jeszcze bardziej urozmaici Adventure Mode albo doda, nie wiem, dziesiątki nowych poziomów, to spodziewajcie się, że w przyszłości też zrobię Let's Play z Nitro Fuelda ponownie, tym razem pokazując te też i nowe poziomy. Tak, ja już tutaj to oficjalnie deklaruję teraz w tym oto momencie, żeby nie było, że ktoś mi kiedyś napisze, że o Jezu, znowu ten Nitro Field. Przykro mi. Ale ja się chcę skupić na tym, co ja bardzo lubię. Lubię bardzo Nitro Fuelda, więc dlatego chcę zrobić jak najwięcej z Nitro Fuelda na kanale. Oczywiście też w międzyczasie będę robił inne serie, tak jak już niejednokrotnie, kurde, wspominam. Ale Nitro Fueled to jest teraz w tym momencie mój taki obowiązek. Czuję się w obowiązku nagrywania Nitro Fuelda. Przy okazji spełniając się w tym, ponieważ bardzo lubię tę grę. Naprawdę Nitro Fueled dosłownie... zakrył teraz oryginalnego CTR-a. Nie mówiąc, że CTR oryginalny jest słaby, po prostu... CTR Nitro Fueled jest po prostu zarąbisty. I wiem, że będę więcej w niego grał niż w oryginalnego CTR-a. Bo przyznam szczerze, że oryginalnym CTR-em się trochę przejadłem. Ta, bo ostatnio sobie odpaliłem tak dla beki na emulatorze. Żeby sobie tak po prostu zagrać, zobaczyć sobie, co to będzie, jak sobie wrócę do CTR-a i... Przyznam szczerze, że nowości pokroju skiny, karty i że można grać więcej niż jedną postacią w trybie Adventure, oczywiście w trybie Nitro Fueled, to troszeczkę sprawiło, że tak trochę sobie zagrałem i stwierdziłem sobie, kurde no. No Nitro Fueled przewyższył oryginał w tym momencie, więc tak trochę no wiecie. Nie mówię, że nie, na pewno kiedyś sobie wrócę do oryginału, żeby sobie tak, nie wiem, z kimś w kapy pograć, z jakimś kolegą, nie zaprosić go, nie wiem, odpalić CPS-1. Odpalić, znaczy podpalić, tak, oczywiście podpalić. Podłączyć drugie, dwa kontrolery i sobie po prostu grać. I tyle. Ale co z tego będzie? Kij tam wie w sumie. Kijek prawdy wie. South Park kijek prawdy doskonale o tym wie. Oh man, nie wiedziałem, że kiedykolwiek o tym wspomnę. No ale seria będzie niedługo dobiegała końca, jak widzicie, to jest przedostatni odcinek. I potem zaczynamy hard. I takie dwa DLC odcinki z mojej strony, takie mojego autorstwa, znaczy nie to, żeby te filmy nie były mojego autorstwa, bo to już by naprawdę dziwnie zabrzmiało, żebym ten... Ale chodzi o to, że to, co się wydarzy w tych dwóch odcinkach DLC, tak jakby wydarzenia i moja spekulacja i moje tak jakby spostrzeżenia, to wszystko będzie mojego autorstwa, bo... Napisałem to sobie we własnej głowie. I mówię to autentycznie. Miałem ostatnio taką rozkminę, żeby taki filmik właśnie zrobić. Mam nadzieję, że wam się ogólnie to spodoba. Bo będę nad tym siedział i będę musiał do innej osoby w tej kwestii napisać. Ale wiem, że... naprawdę...
Myślę, że wam się to spodoba. Będzie to trochę amatorskie pod pewnym względem, ale będę starał się, żeby jakościowo wyglądało to w miarę normalnie, nie? Ale amatorszczyzna też się pojawi trochę. I będę musiał w międzyczasie na dniach teraz ogarnąć tę kamerkę baloną, żeby nie kończyła mi po tam 10 minutach nagrywania. Bo serio, no na razie nie mam innej kamerki, więc muszę korzystać z tego, co mam. No ewentualnie mogę sobie tablet albo telefon gdzieś nawet. Co to jest za frajda? Tym bardziej, że tablet i telefon są teraz tak mocno zasyfione. Prawie w ogóle pamięci nie ma. Chlip, 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 chlip. Oxide Station. Co mogę o tym poziomie powiedzieć? Jest po prostu on zarąbisty. Choć wiem, że kiedyś jak robiłem relikty, to zresztą chyba o tym nawet mówiłem na Easy, że ten poziom też troszeczkę mi... Właściwie nie pamiętam, czy on mi teraz sprawiał problem, czy nie? Wiem, że chyba na początku z platynami był problem jakiś mały. Oj, sorry. Bo to były, wiecie, takie moje początki z CTR-em, gdzie po prostu ja latałem jak głupi za tymi skrzynkami i się okazało, że albo zdobywałem szafiry, albo goldy. Już nawet o platynach to mogłem co jedynie sobie wtedy pomarzyć, no teraz to platyny nie sprawiają dla mnie żadnego problemu. Tak więc, ta. Ale paskudna pogoda za oknem, Jezus Maria. Od kilku dni tylko leje deszcz. Leje, leje i jeszcze raz leje deszcz. Jak tutaj żyć? Jak tutaj żyć, jak człowiekowi się po prostu nic nie chce przez taką pogodę. Nic, a nic. Nie to, żeby mi jakoś, nie wiem, przeszkadzał, kurde, deszcz. Bo lubię deszcz, ale co za dużo, to niezdrowo. Chyba, że w tym przypadku wyznajemy zasadę, że co za dużo, to niezdrowo, ale... No nie wiem, są gusta i guściki, że tak powiem. I tak oto otworzył się garaż, gdzie... Wyszedł jakiś chory psychicznie mafios z karabinem. I przed państwem Pinstripe Potoro. Ro. Wiecie, jak Ripperro, nie? Ripperro. Wiecie, o co chodzi, nie? Ripperru. To dobre takie. No dobra. Trzeba będzie skopać zadek temu frajerowi. Niestety lub niestety. Nie no, w sumie ja lubię bardzo Pinstripe'a jako bossa. To jest jeden z moich ulubionych bossów. Jezus Maria, ten deszcz tak naparza. Ja mam nadzieję, że on nie będzie słyszalny na nagraniu. Sorry, że ja się tak sram, ale boję się, że w momencie, kiedy ja mówię, to deszcz będzie na równi ze mną głośno. Ale wątpię, mam nadzieję, że mikrofon tego nie przechwyci. Ja zresztą mam przecież takie magiczne rzeczy jak redukcja szumu. Mam coś takiego jak redukcja szumu, co pozwoli mi na to, że mogę lepiej audio wyedytować. Zresztą i tak, może zauważyliście, może i nie, od tam let's play sprzed roku, że mocno bawię się w edytowanie audio. W sensie, że tam wiecie, robię redukcję szumu, potem lekko basuję głos i daję treble boost, taką fajną opcję. Polecam bardzo serdecznie, bo tak, gdybym dał surowe nagranie z mikrofonu, no to... Znaczy, nie to, żebym narzekał, bo mój mikrofon ma fajny, że tak powiem, ten, jak se tak słucham surowych nagrań. Ale problem jest taki, że... No właśnie, problem jest taki, że... Wolę troszeczkę tak polepszyć jakość, skoro mam taką możliwość. Sądzę, że przez kilka najbliższych lat nie będę kupował nowego mikrofonu, bo ten na chwilę obecną mi starcza. Aczkolwiek może w przyszłości kupię sobie Blue Yeti. Kto wie? Kto wie? Może i tak. Nie wiem, nawet nie wiem, co będzie jutro, a co dopiero za kilka lat. Może za kilka lat już nie będę tutaj siedział na tej platformie. Ale tak, jak zauważyliście, Pinstripe po prostu... Na medium coraz to szybciej wypuszcza te bomby. Jak sami zresztą widzicie. To jestem ciekaw, jak to jest na hardzie. Mówię, ja jeszcze nie grałem na hardzie, bo... Na hardzie to będę sobie grał w sekcji live let's playa.
Tak więc no... Szykujcie się na to. Szykujcie się na mój płacz, zgrzytanie zębów, bo prawdopodobnie te emocje będą mi towarzyszyć. Naprawdę, skoro już Pinstripe w tym momencie wypuszcza coraz to częściej i mocniej te bomby, to sądzę, że na hardzie będzie po dwie lub po trzy bomby wypuszczał. No może to jest trochę podkoloryzowane, ale jest szansa, że on będzie po prostu taką bardzo wielką częstotliwością. I tutaj była jego bomba, która w jakiś stopniu chciała mnie z góry znokautować, ale... Ale coś jej nie pykło. I guess. Nie, ten poziom naprawdę jest epicki, autentycznie. Kasyno i te sprawy... To się naprawdę kojarzy z takimi mafiozami. No bo co mafiozi robią? Straszą ludzi. Próbują obrobić banki. Bo chciałem powiedzieć obrabowywują, ale to dziwnie by zabrzmiało. Więc po prostu okradają banki, o! Okradają banki, siedzą w kasynach. Opłacają sobie, nie wiem, jakieś kluby go-go lub cokolwiek. No bo ich przecież na to stać, skoro banki okradli, no to jest stać ich na to, co nie? Grają w pokera. Co oni tam jeszcze, kurde, takiego robią? No to jest dopiero rozkmina, co robią mafiozi? Naprawdę, to jest rozkmina już życia w tym momencie. Ale dobra, Pinstripe po raz drugi gryzie ziemię i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że smaczna, Pinstripe. Nie musisz się ze mną dzielić, bo nie mam ochoty brać od ciebie. Od takiego skurczybyka jak ty, to z dala bym się trzymał. Weź sobie tam sieć, użalaj się nad sobą, że przegrałeś. No. I cały czas mam bekę, znaczy, okej, okay. Może to jest taka trochę do dupy beka, tak, beka do dupy, jakkolwiek to brzmi, ehe, Chodzi o to, że po prostu może z takiego gównianego powodu, ale uważam, że trochę to jest śmieszne, że Binox nie przetłumaczyło trochę. Na pewno jesteście teraz ciekawi, o co mi chodzi z tym przetłumaczeniem. Otóż, jak słyszeliście w cutscence z Pinstripe'em, Pinstripe nie powiedział tam, nie wiem, oh sister, czy tam wiecie, oh siostra, lub tam, nie wiem, jakoś tak ujął, tylko powiedział po prostu oh brother. I wiecie, to jest troszeczkę takie bekowe, że gramy tutaj dziewczynami gramy, a on mówi oh brother. Ja wiem, ja rozumiem, że tam Pinstripe jest, ma tam w głowie zakodowane, że gra facet, a nie kobita, ale to tak dziwnie trochę brzmi. Szkoda, że nie dodali takiej funkcji, że na przykład gra jakby wykrywa, czy ty grasz kobietą, czy mężczyzną. No w tym wypadku gramy kobietą, nie? No ale wiecie, o co chodzi, żeby gra tak wykryła to i nagle jest takie oh sister. A nie, oh brother. Czyli mam rozumieć, że Pinstripe nie rozróżnia, że jest kobietą i mężczyzną. Aha. No warto wiedzieć. No to w takim momencie ja mogę powiedzieć tutaj głośno, że Pinstripe jest obojniakiem. Dziękuję za uwagę. Właśnie teraz odkryłem tajemnicę Pinstripe'a. Jest on po prostu obojniakiem. No co? No taka jest prawda, no kurde. Skoro on nie wie, że są kobiety i mężczyźni, no to halo, halo, co to ma znaczyć? Ta, a teraz konfrontacja z Oxidem i powiem szczerze, że w tej konfrontacji, jak i finałowej, jak widzicie na minimapce, to parę razy udało mi się go spowolnić. Po prostu stawiałem buteleczki, bądź też jakiekolwiek spowalniacze w takich miejscach, żeby... No... Miał trochę sekund w plecy. No i jak widać, dostał parę sekund w plecy. Nawet mi się chyba udało na tej wyskoczni jego, bo jak wiecie, jest możliwość z tej wyskoczni, dzięki której spadacie na sam dół, gdzie był kiedyś taki skrót, to jest możliwość, że on może nie dolecieć na ten sam dół, przez co spadnie na tą platformę, po której teraz jedziemy, w sensie tą taką drogę, i by musiał całą trasę od początku powtarzać. Nie wiem, czy mi się to udało,
ale wiem, że jest jakaś szansa, że możemy tak zrobić. Bo tak się dało w oryginale zrobić i podejrzewam, że w tej wersji, w tej gierce też się tak da. Nie wierzę w to, że się nie da. I w ogóle strasznie mi się podoba ta sekcja w Oxide Station, gdzie skaczemy i nagle ta muzyka jest, wiecie, taka jakbyście pod wodą byli, nie? Dosłownie to jest epickość. Naprawdę teraz w tym momencie czapki z głów dla Binoxa. Bo to, co odwaliliście, to jest dosłownie kawał dobrej roboty. Chciałbym, kurde, przybić piątkę z każdym z Binoxa, dosłownie. Chciałbym z nimi wszystkimi piątkę przybić, autentycznie mówię w tym momencie. Bomba, ciekawe na kogo mogę ją służyć. A, zapomniałem na nikogo, bo przecież Oxide jest z tyłu, haha. Ta, nie będę specjalnie na niego czekał. No bo kto normalny i zdrowy zmysł jakby czekał na Oxide'a, no to chyba albo osoba, która się nudzi i nie ma co do roboty w wyścigu, albo jakiś kurde głąb, który nie potrafi grać w grę i po prostu by się zastanawiał, że ej, ale przecież to nie jest wyścig, tylko my tutaj, wiecie, sobie jedziemy od tak, no nie? Ale to nie wiem, ile trzeba byłoby mieć punktów IQ, żeby nie rozróżnić wyścigu od takiego po prostu tak se przejeżdżania. A może Oxide tak naprawdę nie chce się z nami ścigać, tylko chce nas, kurde, gdzieś zaprowadzić. Może robimy specjalnie te trzy okrążenia, bo dzięki nim otworzy się portal, który nas zabierze do jego domu, na Gasmoxie, gdzie tam po prostu nas poczęstuje kosmicznymi ciastkami i kosmiczną herbatką. To jest myśl, kurde. To jest dosłownie myśl. Może tak naprawdę on nie jest taki zły. Tylko gra go tak napisała, że jest zły, a tak naprawdę może on chce pomóc wszystkim. Może zbudowanie tego parkingu ma pomóc w jakimś stopniu ziemianom. Kurde, że też ja o tym nie pomyślałem. Jak widzicie, teraz jest on obrażony, bo chciał poczęstować Megumi ciasteczkami i herbatką. Jest teraz wkurzony i musi się teraz tutaj wygłaszać elaborat dla Crasha i Koko i dla wszystkich, którzy tam go gdzieś słuchają, chociaż prawdopodobnie Oxide'a wszyscy słuchają jak zgaszonego radia, ponieważ nie jest on jakoś szczególnie interesujący, bo wali monologi co 2 sekundy i najczęściej gada sam ze sobą, więc ta. Mamy tutaj syndrom osoby, a raczej postaci chorej psychicznie, więc radzę skierować go do najbliższego psychiatry, bo na niego już jest prawdopodobnie za późno. Tak przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie po tym, co on często gada w tych swoich śmiesznych monologach. Ale dobra, żarty na bok, czas na Nitro Court, czyli ostatni fioletowy poziom. Yeah! Jest to jeden z moich ulubionych poziomów, mogę tak tylko jeszcze podkreślić. Bardzo go lubię. Szanuję. Nie szkaluję, tylko szanuję. Ma bardzo w porządku muzykę. Naprawdę jest on... To jest jak dla mnie jeden z najlepszych poziomów. Wiem, że niektórzy uważają, że najlepszym poziomem jest oczywiście poziom, który ma muzykę, która pojawia się również w kredytach. Tak muszę podkreślić, czyli Rocky Road. Ale szczerze, Rocky Road jest dla mnie takim se poziomem, dosłownie to jest taki passe poziom. Nie mam nic do niego, ale generalnie takie ubóstwianie tego poziomu, bo hehehe, wiecie, muzyka z tego poziomu jest w kredytach, ohoho. Ta, ubóstwianie tego jest po prostu takie trochę żałosne, nie powiem, że nie. Takie smutne, przykre, śmieszne zarazem. No nie wiem, no, gusto są i gościki, ta, ale ubóstwianie takiego czegoś to jest trochę takie już jak dla mnie, no. No lekko mówiąc, nie na miejscu. Ale co ja tam wiem? Ja jestem tylko jakimś tam pseudo no-name'em, który sobie siedzi przed kompem i wyżala się w internecie. I robi swoje, że tak powiem, filmiki wartościowe lub bezwartościowe w jakimś stopniu. I mamy bardzo, bardzo mało łumpa końców, bo 20 to jest taka liczba, która niezbyt mnie satysfakcjonuje. No i cóż, mamy teraz montaż, gdzie sobie po prostu będziemy zbierali literki C, T i R. Aż tak, przyszedł właśnie ten
kulminacyjny moment. To jest ostatni montaż, jeżeli chodzi o literki CTR. Bo przyszły odcinek nie będzie miał nawet już gemcapów, bo stwierdziłem, że gemcapy pokażę ostatni raz na hardzie. Bo co by to dało, żebym dał to na... Znaczy dobra, na medium bym mógł to pokazać, ale wtedy bym musiał dać jakąś inną muzykę, a szczerze powiedziawszy nie widzi mi się to, żeby szukać po YouTubie osobnych 5 soundtracków do kolejnej tak jakby tego. Już wystarczy, że relikty mają tutaj montaż. Ale przygotujcie się na Q&A, ponieważ tak, kiedy będziemy robili relikty na hardzie, to będę robił Q&A. Więc jak macie ciekawe pytania, to będziecie mogli zadać. Ale nie pod tym filmem, od razu mówię. Ani pod następnym. Dopiero kiedy pojawi się takowy filmik, tam nie wiem, pierwszy odcinek z harda, to ewentualnie tam będziecie mogli zadać pytanka. A raczej życzyłbym sobie, aczkolwiek może jest, będzie sytuacja, że ktoś to zignoruje, no to najwyżej wtedy wezmę z odcinka z medium i tyle. I nic się nie stanie, ale fajnie byłoby, gdybyście pod hardem napisali pytanka. Jeśli chodzi w ogóle o zdobywanie CTR, to nie miałem za bardzo problemu. Chociaż nie powiem, Oxide Station robiłem 3 razy dosłownie, żeby zdobyć waloną literkę R, która jak widzicie była na wyskoczni. A oczywiście musiałem tutaj zrobić edyt, jeżeli chodzi o nagranie głosowe, bo no komuś się nudziło i postanowił do mnie zadzwonić. Kurde, czemu to zawsze musi być taki standardowy, nie wiem, element moich let's play, że ktoś musi mi zadzwonić w trakcie let's playa, no kurde. No tak, to jest lekcja na przyszłość, żeby nauczyć się wyciszania telefonu. No tak, zapomniałbym. Ale ta, zostały nam już tylko 2 ostatnie poziomy, to jest między innymi jeden z nich, czyli Cortex Castle. Żeby oczywiście zrobić CT i R literki. No i już relikty zostaną, czyli montaż, który rzecz jasna sobie zostawię. Aczkolwiek tutaj pozwolę sobie wtrącić jedną rzecz odnośnie reliktów. Nienawidzę Engine Labs. Autentycznie nienawidzę Engine Labs. Mówię to z tego względu, że jest to jeden z najgorszych poziomów na medium, robiąc platynową trofkę. Tfu, reliktę. Naprawdę, ludzie, uwierzcie mi, męczyłem się z tym poziomem z jakąś godzinę i 10 minut. I tak, ja będę uparty jakoś, będę robił platynki. Dlaczego? Bo sobie tak postanowiłem. Chcę i mam taką ochotę. Ale nie sądziłem, że ten poziom akurat sprawi mi taki problem. Jestem ciekaw, co to będzie na hardzie. Już nie mogę się tego doczekać normalnie. Że zaciskam pięści dosłownie. Ale na CTR-kach komputer dalej jest upośledzony, więc mogę sobie to wykorzystać. Dobra, są troszeczkę szybsi, ale są upośledzeni. W sensie komputer jest upośledzony. I w taki oto sposób zdobyliśmy ostatni token. Więc teraz będę mógł oficjalnie się chwilowo pożegnać i zaprosić was na montaż. Gdzie po montażu, że tak powiem, się spotkamy, no i wiecie co i jak. Swoją drogą Megumi ma teraz bardzo fajny skin, nie? Różowe włosy. I like it. I like it. Kurde. I teraz chyba zmieniłem na Izabelę, co nie? Tak jest, na Izabelę zmieniłem. I dałem normalny skin Izabeli, aczkolwiek w reliktach potem zmieniłem na tą taką Izabelę, wiecie, co od razu dostałem skin gratis. Wiecie co i jak. No ale dobra, czas na montaż. Reliktów rzecz jasna.
I w taki oto sposób Cytadela City jest oczyszczona na 100%. Tak jest, wszystkie relikty mamy zebrane. Ja pierdziu. Nigdy więcej, jeżeli ja skończę kurde harda, to nie wiem czy się będę podejmował. Jeżeli kiedykolwiek powstanie poziom ekspert, to nie wiem czy się będę podejmował relikwii platynowych. A szczególnie w Engine Labs. Nie no, raczej się podejmę, ponieważ jestem masochistą i jakoś specjalnie szanuję swojego życia zagrajmerskiego, więc... co mi szkodzi. Se pojęczę trochę tu i ówdzie i tak się potem wszystko zakończy pozytywnie. No dobra, to by było na tyle. Dzięki wam w ogóle za oglądanie, mam nadzieję, że wam się seria podoba i że w sposób ciekawy ją prowadzę. Jeżeli jesteś nowy i spodobał ci się mój content, zapraszam na subskrypcję kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii i o prowadzeniu. No i widzimy się w ostatnim odcinku na Medium. Trzymajcie się, cześć i pa pa! I nienawidzę Engine Labs.